Witam Państwa. Znajdujemy się obecnie przed Urzędem Miasta i Gminy Konstancin Dziorna. Za chwilę będziemy rozmawiali z panem Kazimierzem Jańczukiem, burmistrzem naszej gminy. Ostatnio w Konstancinie wybuchł, można powiedzieć, pewien pożar, ponieważ sprawa dotyczy przetargu na firmę odławiającą zwierzęta bezpańskie w naszej gminie. Po jednej stronie są urzędnicy, po drugiej stronie miłośnicy zwierząt. Obie strony mają rację, które warto, żebyśmy wysłuchali. Także jako jedyni umożliwiamy pełne wypowiedzi w tym temacie. Myślę, że warto wysłuchać. Zapraszamy na materiał. Szanowni Państwo, władze samorządowe obecnej kadencji przywiązują dużą wagę do bezdomnych zwierząt. I według mojej oceny w latach ubiegłych, tak jak i w tym rozpoczynającym się roku, nie zaniedbaliśmy żadnych terminów. Gmina, Urząd Miasta i Gminy 12 grudnia ogłosił przetarg na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. Do przetargu zgłosiło się dwie firmy. Jedna z nich to Klinika Weterynaryjna Wet Medyka 24, spółka cywilna Tomasz Kalinowski, Konrad Kowalczyk z Konstancina Jeziorny, ulica Płaskiego 103, która zaoferowała cenę za tę usługę 686 250 zł brutto. I druga firma to EcoArt, Artur Banaszewski z miejscowości Bliżyn, ulica Kościuszki 130, która zaproponowała cenę za tą samą usługę 321 tysięcy złotych brutto. Okres obowiązywania umowy z potencjalnym wykonawcą, który w tym przetargu został wyłoniony, to 1,5 roku, od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Obie wymienione firmy spełniają wszystkie założenia wyspecyfikowane w tak zwanym SIF-ie. W wyniku weryfikacji i analizy tych ofert Urząd Miasta i Gminy jako zamawiający wybrał firmę EcoArt, Artur Banaszewski, z którym podpisał umowę i świadczy on tę usługę. Nie znam uzasadnienia, dla którego rozpętała się tak wielka kampania związana z bezdomnymi zwierzętami. Zdążyliśmy na czas, już 1 stycznia, tak jak przed chwilą powiedziałem, zwierzęta mają zapewnioną opiekę. Natomiast niektórzy żądali unieważnienia przetargu. Nie ma takiej możliwości w procedurze zamówień publicznych, aby można było dokonać tego, jeżeli firmy spełniają ten warunek, a gmina posiada na ten cel pieniądze. W budżecie na 2014 rok zagwarantowana kwota to 250 tysięcy złotych i ona jest wystarczająca w stosunku do tej firmy, która wygrała przetarg. Pojawiały się także takie poglądy i głosy, że należało przetarg ograniczyć dla tylko wykonawców prowadzących kliniki weterynaryjne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Takiej możliwości nie ma. Przetarg jest nieograniczony i nie może z mocy prawa eliminować innych wykonawców, którzy spełniają takie warunki. Wykonawca, którym podpisaliśmy umowę, spełnia wszystkie nasze oczekiwania i teraz, jeżeli by się zdarzyło, że nie wypełnia warunków zawartych w umowie, będziemy wzywać go do, jeżeli to się zdarzy, do usunięcia naruszenia umowy i ewentualnego, podkreślam, rozwiązania umowy, gdy nie będzie chciał tych naruszeń zlikwidować.
Na dzień dzisiejszy nie mogę pisać żadnego czarnego scenariusza. Jestem po rozmowie telefonicznej z wykonawcą, który wygrał tę usługę. W przyszłym tygodniu spotykam się w Konstancinie z nim, by szerzej omówić sprawę. Rozważam także możliwość zorganizowania z jego udziałem konferencji prasowej i zapraszam wszystkich zainteresowanych tym tematem, aby można było go szerzej omówić i wszystkie wątpliwości, żeby były rozwiane. I gmina, a w zasadzie jeden z jej wydziałów urzędu, Wydział Ochrony Środowiska, będzie zobowiązany do trzymania przysłowiowej ręki na pulsie, by nie zdarzyły się jakiekolwiek uchybienia w realizacji tej umowy. Mam nadzieję, że wyłoniona firma spełni oczekiwania nas wszystkich jako mieszkańców i bezdomne zwierzęta będą w dobrych rękach. Ta usługa to nie tylko odławianie zwierząt, to także opieka nad nimi, to także chipowanie na koszt gminy, to także sterylizacja, to także kastrakcja, to także leczenie tych zwierząt. I myślę, że firma, która się tego podjęła, jest do tego dobrze przygotowana, a my będziemy kontrolować i monitorować wykonywanie tej usługi przez tę firmę. W moim odczuciu jest nieuzasadniona, hałaśliwa kampania, która pokazuje w negatywnym świetle wykonawcę wyłonionego w przetargu, mówiąc, że on prowadzi zupełnie inną działalność. On prowadzi według mojej wiedzy szereg działalności gospodarczych, w tym również działalność związaną z odławianiem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Nie jest tak już dzisiaj w Polsce, że jeżeli on jest odległy od Konstancina pewną ilość kilometrów, że nad nim miejscowe władze weterynaryjne nie sprawują także nadzoru. W związku z tym myślę, że wszystkie takie domniemania czarnego scenariusza, który miałby się wydarzyć, no, są bezpodstawne. Wysłuchaliśmy stanowiska władz Konstancina, a teraz czas na spotkanie z panią Dorotą, miłośniczką zwierząt i wolontariuszką. Zapraszamy. Myślę, że takim elementem, który chyba zaważył o tej całej sytuacji, która zaistniała, pierwszym, to było to, że rozmawialiśmy wcześniej z panem z działu ochrony środowiska, natomiast niestety burmistrz z nami tego dnia rozmawiać nie chciał i myślę, że to troszeczkę ten brak chęci dialogu spowodował to, że osiągnęło to taki wydźwięk, jak ma w tej chwili. Co zupełnie nie było naszym celem, żeby zaogniać sytuację czy zaogniać jakieś relacje z władzami, bo wiadomo, że najważniejsze jest to, żeby się porozumieć. I myślę, że na to jest zawsze czas. Zobaczymy, co dalej będzie z tego wynikało. Natomiast jeżeli chodzi o przetarg, o podpisaną umowę, no to tutaj mam rzeczywiście troszeczkę obaw z tym związanych. Po pierwsze to, że firma jest oddalona od Konstancina 150 km, nie jest bez znaczenia, dlatego że oczywiście obecnie firma podpisała umowę z dotychczasowym wykonawcą usługi, czyli z lecznicą Primavet i ta lecznica będzie pełniła funkcję odławiania, kastrowania, sterylizowania, chipowania, szczepienia i przetrzymywania zwierząt przez około 18 dni. Natomiast potem te psy zostaną wywiezione do województwa świętokrzyskiego i trudno mi sobie wyobrazić, jak będą wyglądały kontrole. Jednak odległość nie jest bez znaczenia, bo to jest czas pracowników, bo to jest jakaś logistyka, organizacja i na pewno nie będzie to na tak proste, jak proste jest, kiedy dany wykonawca jest na terenie lokalnym.
Po drugie, ten system, nikt nie pokusił się o to, żeby pogadać z nami, zapytać się, jak to działa w tej chwili. Ten system tutaj naprawdę bardzo sprawnie działa. Jest masa wolontariuszy. My te psiaki ogłaszamy. Psiaki są zlokalizowane blisko szkoły. W związku z tym jest bardzo dużo dzieci, które przychodzą i z tymi psami wychodzą na spacery. Jest osoba odpowiedzialna za adopcję, za takie doglądanie weterynaryjne. Jest osoba, która wyprowadza psiaki na spacery. I to wszystko, oczywiście my zawsze mamy coś do tego, żeby się przyczepić. Zawsze chcemy, żeby te psiaki miały lepiej, ale myślę, że to jest naturalne. Natomiast tutaj ten system jest naprawdę bardzo sprawny i rotacja tych psiaków jest dość duża. Natomiast nie wiemy, co będzie z tymi psami, kiedy one trafią do województwa świętokrzyskiego. Będzie nam trudno ogłaszać te psy, ponieważ nie będziemy ich znać, nie będziemy wiedzieli, jak reagują na innych ludzi, jak reagują na inne psy, jak reagują na dzieci. No ta informacja adopcyjna będzie bardzo, bardzo okrojona. Nie wiemy, jak będzie wyglądała polityka adopcyjna, czy nie uzyskaliśmy informacji i nie znamy nikogo na tamtym terenie, kto by tę firmę lub tę osobę znał z działań adopcyjnych, z działań prozwierzęcych. W związku z tym nasze obawy myślę, że nie są bez znaczenia. I zupełnie nie chodzi nam o to, żeby robić sztuczny szum. Natomiast chcielibyśmy, żeby ta sytuacja została rozwiązana tak, żeby psiaki miały najlepiej, jak tylko jest to możliwe. To jest jakby dla nas priorytet.